No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. To jest finał Pucharu Polski. Okręgowy, co prawda. Ale nie szkodzi. Finał Pucharu Polski to finał Pucharu Polski. Pogoń Grodzisk Mazowiecki kontra Błonianka Błonie. I pewnie wszyscy się spodziewają, że to będzie ciekawe widowisko. A to grają dwa zespoły z czwartej ligi, która powszechnie uważana jest za najnudniejszą ligę w Polsce. No i zobaczymy, czy będzie 0-0 po bezbarwnej. Nie, no, rzuty karne muszą być, bo to jest finał. I proszę bardzo, piąta minuta jest rzut karny dla drużyny gości. Ale z karnego to powiedzmy, że jest przypadkowy gol. Ale tak serio, gdybym miał obstawiać, to wydaje mi się, że to była jedyna bramka w tym spotkaniu. Do tej pory? Tak. I kibice Błonianki chyba doszli do tego samego wniosku. Co ja, że nic w tym meczu się już nie wydarzy i już rozpoczęli świętowanie zdobycia Pucharu Polski. Dodajmy, że na bramce w Pogoni gra Sebastian Przerowski. Tak? Ten Przerowski? Syn starego Przerowskiego. Jak widać, kibice pamiętają dokonania Przerowskiego z Ekstraklasy. Ale to fajnie, że kibice po latach pamiętają takich zawodników, nie? Tak, to miłe. Ludzie się interesują piłką. Wiedzą, kto gdzie grał, to jest sympatyczne. W Polonii, w Dorkanie, gdzieś tam na Cyprze. No, wrzuciłem na Instagrama informację, że jesteśmy na takim finale i kolega zespołu Kartofiska napisał, że to mogliśmy być my w tym finale. Tak, w zasadzie tak. Ile brakowało? No ile brakowało? No niedużo brakowało. Gdyby nie ta delikatna porażka 0-7 w drugiej rundzie. Tak, Kądziu, to mogliśmy być my. Dzisiaj w ogóle jest niedziela handlowa, a ty mi wyglądasz na takiego dobrego handlowca. Pracowałeś jako handlowiec? Nie, a dlaczego? A co ja mogę sprzedawać? Zbawienie wieczne? Ja zrobiłem mały eksperyment. Jakbyś chciał mnie przekonać do zakupu piwa, a ja jestem wielkim przeciwnikiem piwa, to jakbyś to zrobił? Nie zachowuj się jak pedał pierdolni i browar, się nie wydurniaj. Mówiłem, że dobry handlowiec? Nic z tego nie będzie, zgodnie z planem. Ludzie się pytali o tę poradę kulinarną. No. Żarcie powinno być tak pikantne, żeby po spożyciu i pierdnięciu wypalało włosy na dupie. Taka porada. O. Polski Oliwier jak nic. Co? Jestem jakiś Oliwier, taki kucharz chyba. Też tak pierdoli głupoty? Nie. Nie będzie bramka za nim. Nie będzie gola w tym meczu. No. Ale się robi cieplutko na tym obiekcie. Dawaj mu! Musi być! Ech, kurwa, wróg blady. No i teraz do góry! Te listopadowe mecze to maksymalnie godzinę powinny trwać, nie? Na trzeźwo to tak. Zimno trochę w zadek, nie? W nogi, nie w dupę. A dlaczego nogi śmierdzą? Bo z dupy wychodzą. Dziękuję. On potem im. On im. No jednak ekspert ze mnie wybitny, kolejny gol. 0-2. O, 5 minut jeszcze. To dobrze czy źle? Zimno jak skurwa. Dupę w troki i do domu zabierać, kurwa. Dawaj! No! Proszę pajacyki porobić. Uwaga, uwaga, pajacyk robi pajacyki. Nie będę robił. No. Co? No dawaj. Bardzo to są pajacyki? No takie paralityczne. Niepełnosprawne. Gdzie łeb nadstawiasz? No i już po meczu. I tak to generalnie się zakończyło.
No i co? No i puchar zdobyła Błonianka, nichujaszka w to nie wierzyłem. A Błonianka, proszę Państwa, ma coś wspólnego z kartofliskami. Co to dużo pierdzielić, mamy tego samego sponsora, firmę Forbet, więc wypadałoby, żebym na koniec uskutecznił jakąś drobną reklamową przemowę. A więc tak, firma Forbet do końca listopada ma promocję, 20 zł. Można dostać za friko, bez żadnego depozytu. Każdy, kto się zarejestruje, dostaje dwie dyszki. Po pierwsze, a po drugie, na hasło kartofliska zawsze jest promocja. 2 razy depozyt, podwojenie depozytu plus dodatkowo bonus 50 zł na hasło kartofliska. No i tak to wygląda generalnie, że jak ktoś się rejestruje na hasło kartofliska, to ma jakieś tam profity, a na mnie mniej w tym Forbecie wrzeszczą, że mały ruch generuje. Bo coś ostatnio podobno mało generuje. Nie wiem, o co chodzi.